Witam kolegów, koleżanki, hodowców. Niedziela dzisiaj. Pierwszy lot próbny mojego oddziału z miejscowości Staszów. Krótka odległość, jak na lot próbny przystało. Kabina, z tego co mi się wydaje, pojechała praktycznie zapełniona w 100%, także hodowcy, widzę, nie obawiali się tego lotu, bo pogoda nic nie sugeruje złego. Chmurki z lekka takie, słonko fajnie świeci już. Puszczone dopiero o godzinie 8:00, bo wcześniej była jedna mgła i nie ma sensu ryzykować się jakimś wypuszczeniem głupim, no bo to jednak jest taki odcinek krótki, że głębie mają sobie przelecieć go w dobrych warunkach, a nie sztuką puścić na pałę i później narzekać na prezesa lotowego, że źle wypuszczone gołębie. Moim zdaniem jest bardzo fajnie i powinien być lot udany. Poszło pani coś koło 5,5 tysiąca gołębi na ten lot, z tego co mi się wydaje. Mamy jeszcze w planie jeden próbny, już z Chmielnika, troszkę dalej. I później zaczynamy, lotów konkursowych jest w planie 5. Ostatnio nam się rzadko udaje 5 lotów odbyć młodych, no ale mam nadzieję, że w tym roku damy radę. Myślę, że około godziny 8:30 powinny być gołąbki. Tam mi się wydaje, że około pół godziny powinno dać radę przylecieć. Wiaterek taki lekuteńki, mi się wydaje, jest w ogonek, także warunki bardzo fajne jak dla młodych. Temperatura około 18 stopni. Ja zakosztowałem 53 sztuki. Zakosztowałem wszystkie gołąbki, bo tylko tyle mam. Było ich 60, tam 62, no ale loty próbne, mała selekcja, no i się zrobiło 53 na spisie. I nawet założyłem tipesy, bo myślę, że są gołębie fajnie wyklarowane, stado równo przygotowane, nic nie odstaje, ani jedna sztuka. Myślę, że założymy tipesy, zobaczymy jak będą siadać. Będzie może jakieś to już mało ułatwienie na kolejne loty, na te, które będą typowane. Także niech się odbijają, z takich wywózek też sobie będę robił jeszcze parę razy, na pewno kilka razy będę takie wywózki robił. Też sobie zegar będę włączał, będę sobie patrzył, które gołąbki się bardziej śpieszą do domu. Także będziemy nagrywali, będziemy odbijali. Wszystko prawie jak na lotach już prawdziwych, konkursowych. I tak, ekipa gołębi dorosłych dopiero jest od kilku dni połączona. Nawet zaglądniemy do nich. W 100% fajnie wszystko się połączyło. Wszystkie gołąbki celki mają swoje. Już zostały tylko te gołąbki, które mają na przyszły rok walczyć na lotach gołębi dorosłych. Te gołębi, które były słabsze, które słabiej mi latały, poszły na motywację. A te gołąbki, które zdały egzamin jak należy, będą walczyły na przyszły rok. A takich sztuk zostało coś koło 50. Także taka ekipa na drugi rok będzie walczyła. Jeszcze oczywiście wzmocnię je roczniaki. Ale co z roczniakami będziemy robić, to jeszcze sam nie wiem, bo planuję na drugi rok troszkę roczne przeoszczędzić. Planuję roczniakami lecieć bez zegara na gumki. Widzimy 100% celek zajętych. Siedzą jak żołnierze, posegregowane. Były małe spięcia, oczywiście, bo to kilka samców jest nowych, które celek nie miały, ale lata mojej praktyki, doświadczenia już w tym temacie procentują. Dawniej by to było pewnie wyrozbijane, pobite te gołębie, a teraz jakoś udało się je uniknąć. Trzeba było troszkę czasu poświęcić oczywiście i przypilnować je, żeby tych walk nie było, ale daliśmy radę. Stopniowo. Tu jeszcze dwie celki zamknięte, 47-44. Takie najbardziej agresywne gołębie. Puszczam je na mijankę. Raz tej celi. I przyglądam się, co się dzieje. Także ekipa mocna. Teraz puścimy po jednym mutku, tylko po tych najlepszych parach.
tam co mam pozamawiane dla kolegów, postaram się tradycyjnie wywiązać z tych zamówień i mutki do nich dojadą na pewno. Oby tylko nie było dużo stuczek albo czystych, bo wszystko się może zdarzyć. Okej, okay. Myślę, że za parę minut będą gąbki, także idziemy na zewnątrz, będziemy je wypatrywać. A jeszcze zaglądniemy do gojemnika młodych. Gojemnik tradycyjnie wysprzątany, przygotowany. Karma nasypana, woda wlana. Powietrze faniutkie. W końcu się upały delikatnie skończyły. Także domek jest przygotowany dla mieszkańców. Powinny niedługo się meldować. No, nie spodziewałem się. 20,5. Jakieś dwie sztuki się wyrwało ze stada. I przyleciały sobie. Zawsze leciały około pół godziny z takiego lotu. O, jest cała banda. Jest cała banda w górze. Będzie z 10, 2, 4, 6, 8, 10 sztuk prawdopodobnie. I kolejne naleciały znowu z 10 sztuk. Czas mają bardzo fajny. Minimalnie i bym się znowu spóźnił z nagrywaniem. Ale to byłaby w sumie już norma u mnie. Ciekawe, ile puściły anteny znowu, bo nie wiem, od czego to zależy, ale na lotach próbnych często takie, że około 20-30% go mi puszcza Brikon. Nie mam pojęcia, o co by to chodziło. Na konkursach też siadają nieraz grupkami, ale nie trafiło się, żeby jeszcze puszczało. Raczej minimalnie, może nieraz sztukę gdzieś tam puści, ale rzadko. Ale na próbnych, na oblotach zawsze te kurde 30%. Gąbku nam przepuszcza. Nie wiem, na czym to polega w tym zegarze, ale tak jest. Ok, myślę, że jest coś koło 20 sztuk odbite w minucie, także o, nieźle. Czekamy na kolejne. No, muszę przyznać, że lot bardzo rwany. Tamte 18 sztuk się urwało jakoś od peletonu. To potrafiły wsiąść w super czasie. Parę minut było przerwy. No i teraz się raz znowu grupka. Parę sztuk. I tak widzę, po jednym dochodzą. Ale to nie jest na razie jakiś bardzo, bardzo udany przylot. Tak mi się wydaje. Gąbki widać od tyłu już wracają, czyli poszły za dużym stadem. Tam jest przewaga spora ilościowo gołębi. No, szacunek dla tych, co się umiały oderwać, no nie? No ale reszta dała się przeciągnąć jednak. Także trzeba będzie nad nimi na tygodniu popracować. Jeden jakiś się przykleił, obcy gołąb. Chwilkę siedzi, nie chce odejść. No ale jak to loty młodych mają takie prawa. Turyści zjedzają. I po 10 sekundach znowu dwa siada.
No i też właśnie od Tarnobrzegu już wracają gołębie. Przeleciały sobie. Będzie około 30 sztuk w 15 minut. Także nie ma rewelacji. Zobaczymy, jak tam u reszty kolegów było. Krążą gołąbki, nie chcę im się lądować. Dystans mały. A na kabina stres. Pierwszy raz w kabinie oczywiście. No te gąbki trochę inaczej to przeżywają. Gąb z czasem nabiera rutyny. Jeść tam lotów. Jak zaliczy, to później już wie, o co chodzi, to sobie leży na spokojnie w tych koszach. Nie denerwuje się. Spokojny, ale młody, jak to młody. Potrzebuje okrzepnąć. No, nie chce mi się lądować. A obce mu się spodobało i sobie siedzi u mnie. Może podobny gołębnik. I się mu wydaje, że w domu jest. O, te jeszcze nagramy i... A resztę nagramy, jak wrócimy, bo niestety jest za 15:09, a musimy się pomału wybierać do kościółka. Myślę, że jak wrócę, za godzinkę będzie już po locie na pewno i mam nadzieję, że wszystkie będą w domu. Także nakręcimy jak przyjedziemy, zobaczymy ile ich to naleciało. I wróciłem z kościółka. I zobaczymy, ile tej gąbki nam wróciło. No, prawie stan. Na zegarze jest 47 sztuk. Coś pewnie brakuje, no to wychodzi. Z 5-6, zależy czy puściła antena, czy nie puściła na tym treningu. Udziary fajnie wyglądają. Już sobie odpoczywają. Za coś karmy dorzucimy im. Już się parki porobiły. Okej, nie będziemy im przeszkadzać, lot zaliczony, na tygodniu zrobimy za 2-3 wywózki i szykujemy na kolejny lot treningowy, tym razem będzie lot z Chmielnika troszkę dalej, ale dzisiaj miały test pierwszy, no w miarę egzamin zdany, nie ma co narzekać. Jak widzieli koledzy na filmiku, wsiadły w miarę fajnie. Także pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.